Ja przede wszystkim gratuluję drużynie z Chomika znaczącego zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Ja myślę, że nam przede wszystkim zabrakło przyjęcia i zagrywki i to głównie spowodowało, że nie mogłyśmy wyprowadzić ataku takiego, jakbyśmy chciały. Dziewczyny z Chemika grały naprawdę bardzo dobrze, na wysokim poziomie i dzięki temu odniosły zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę panią kapitan Olę Jagiełło, proszę bardzo. Dziękuję za gratulacje. No nie ukrywam, że bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Myślę, że to będą bardzo cenne 3 punkty. No zrobiłyśmy to, co miałyśmy zrobić przeciwko zespołowi z Wrocławia. Zagrałyśmy dobrze z zagrywką, to co Asia powiedziała, przez to miały problemy z przyjęciem i dzięki temu przepraszam, łatwiej było złapać blokiem. I także myślę, że bardzo dobrze grałyśmy w obronie. Wszystkie piłki, które były plasowane, kiwane, nic nam nie wchodziło. I to też był, to było to, co miałyśmy zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ola popije. Czy są pytania do zawodniczy? Jeśli nie, to dziękujemy. Pani Asiu też dziękuję. A pani będzie tłumaczyła. Prosimy w takim razie trener Nicola Negro, prosimy o... Congratulations to Chemik Police, because they played, I think, a great match. They put a lot of pressure to us and the first 2 sets were very tough for us to play. Trener gratuluje Chemikowi Police i uważa, że Chemik wywierał dużą presję i zagrał bardzo dobre spotkanie. I'm sorry, I apologize, because tonight we offer a very bad performance, but I want to say that before, first of all, I'm happy that we didn't take injury, and I want to remind that 48 hours ago we were playing in another continent, not in Europe. Trener chce przeprosić za to, że dzisiaj jego drużyna zagrała nie najlepsze spotkanie, ale cieszy się, że nie było żadnej kontuzji. Chcę przypomnieć, że 48 godzin temu drużyna grała nie w Europie, a na innym kontynencie, inne spotkanie. We were playing in Baku, not in France or in Germany. Grali w Baku, a nie we Francji. Czy and I wanna really think that there was no other chance to play this match than today, but tomorrow. I wanna think that there was any chance to play this match tomorrow, not today. Anyway, we accept this is the distance between us and Police today, and we will work in the next months to go closer. Trener zastanawia się, czy nie można by było tego spotkania rozegrać dzień później. Chemik rozegrał dobre spotkanie i tyle. Dziękuję bardzo. Trener Giuseppe Cuccarini. Dobry wieczór. First of all, I want to congratulate my players because they played the game that we prepared. And just in the last part of the third set, maybe we were a little bit confused, but we can say that we can be really very, very satisfied about this game. Trener gratuluje swoim zawodniczkom. Podobało mu się to, co widział w ciągu 2 setów, bo spełnialiśmy swoje założenia taktyczne. Być może troszeczkę uciekła nam koncentracja w końcówce 3. seta, ale trener i tak jest usatysfakcjonowany poziomem, jaki pokazał jego zespół. What I said, Nicola, my colleague is really true. They had a very bad schedule in this moment. And I can understand that the bad performance of some players in the team, the very bad performance, we can say, was, I think, just for this motivation. And I expect that when we will play in Wrocław, in the second part, there will be a different game. Trener Negro jakby miał pewne wątpliwości co do terminu rozegrania meczu. Chodzi oczywiście o to, że grali tak szybko po Lidze Mistrzów, ale trener Cuccarini ma świadomość tego, że następne spotkanie we Wrocławiu może być już dla nas trudniejsze. And of course we will be ready also to play when they will play the best performance. We will be ready to play against them. Trener zaznacza oczywiście, że nawet jeżeli Impel zagra lepiej w kolejnym spotkaniu, to my na to będziemy gotowi.